Witajcie. W dzisiejszym materiale postaram się odpowiedzieć na pytanie pana Dawida ze Zgierza, który chciałby we własnym zakresie wykonać blat. Oczywiście, jeżeli nie potrafimy lub nie mamy wiedzy na temat układania np. płytek ceramicznych, nie powinniśmy się za to zabierać sami. Natomiast jeżeli mamy pewną wprawę, mamy też odpowiedni sprzęt i wiedzę na temat układania płytek, czy układania nawet wielkoformatowych płyt, możemy spróbować zrobić to we własnym zakresie, oczywiście na własną odpowiedzialność. Pan Dawid zadał mi kilka pytań, postaram się na nie właśnie teraz odpowiedzieć. Podstawą każdej dobrze wykonanej pracy, każdego działania, że tak powiem, jeżeli chodzi o ułożenie wielkoformatowej płyty gresowej, czy też styku kwarcowego, będę używał te dwa określenia, na blacie w kuchni, to jest przygotowanie tego blatu. I teraz tak, pytanie takie podstawowe, z czego ten blat powinien być zrobiony? Jeżeli mamy już istniejący blat, to możemy wykorzystać to, co mamy. Ważne, aby go odpowiednio przygotować, ważne, aby to podłoże było odpowiednio stabilne. Mam tutaj na myśli to, aby drewno nie było spuchnięte, aby nie było popękane, aby się nie uginało pod ciężarem, ponieważ wszelkiego rodzaju problemy z podłożem, czyli jeżeli podłoże będzie się uginało, oczywiście nie możemy w ten sposób położyć na tym wielkoformatowej płyty gresowej i jak gdyby zamknąć problem, czy mając na myśli to, że problem sam zniknie. Nie, ponieważ jeżeli coś się dzieje z podłożem, to prędzej czy później ten problem pojawi się też i na zewnętrznej części, czyli w tym momencie zacznie Wam pękać spiek kwarcowy. Czyli, tak jak mówiłem, podłoże tutaj nie ma znaczenia, czy ono będzie ze sklejki, czy to będzie stary blat, który odpowiednio zostanie przygotowany. Musi być stabilny, musi być sztywny. I teraz, jeżeli jest to blat w kuchni, to z reguły mamy podziałkę, że tak powiem, czyli jak są szafki, to mamy strukturę szafek, które wzmacniają blat i automatycznie ta powierzchnia jest sztywna, stabilna, czyli jeżeli mamy dobrej jakości blat. Bez względu na to, czy jest to drewno, czy jest to jakaś płyta oklejona, tu nie ma wielkiego znaczenia. Po prostu chodzi o to, żeby to wszystko było sztywne i stało równe, tak żeby nie było jakichś problemów, że nie wiem, ten blat będzie gdzieś tam przecięty, w pewnym momencie pewna część kuchni jakoś tam lekko odjedzie i wtedy będzie pęknięcie. Oczywiście na to też należy zwrócić uwagę. Czyli tam, gdzie na przykład mamy blat, półwyspę jakąś, czy ułożone meble w kształcie litery L, musimy odpowiednio tą płytę dociąć tak, aby zachowywała tą fugę, która jest na strukturze, żeby ta sama fuga była też na spieku kwarcowym. To jest ważne, bo w momencie, kiedy nam wyspa, czy jeżeli będzie w kształcie litery L, gdzieś tam coś odjedzie, no to pójdzie, że tak powiem, po fudze. Jeżeli my tam będziemy mieli płytę położoną, przykrojoną na tym, no to ta płyta może pędz. Jeżeli nie odstrzeli drewno, nie ukruszy się czy coś, no to z reguły problem pojawi się też na zewnątrz. Czyli reasumując taką kwestię związaną z podłożem, można wykorzystać istniejący już blat, który należy okleić, lub można stworzyć strukturę od zera. Stworzyć strukturę od zera, tu w zależności, czy kupujecie jakąś kuchnię gotową, czy sami chcecie stworzyć jakiś blat, no to wtedy macie jak gdyby takie pole do popisu. Jeżeli jest to na przykład stół, bo niektórzy też wykorzystują płyty na stole, na zamówienie na przykład robią sobie strukturę ze stali nierdzewnej, czy chromowaną. Niektórzy widziałem takie przypadki, że robili stoliki ze stali nierdzewnej, to ładnie było wszystko pochromowane. Do tego góra była odpowiednio wzmocniona, czyli ten stelaż taki odpowiednio był przygotowany. Na górze była przyklejona dosyć cienka płyta drewniana i na tą płytę drewnianą był ułożony spiek, więc tutaj jest dużo możliwości. Oczywiście zawsze należy zwrócić uwagę na to, żeby podłoże było stabilne. Drugą rzeczą będzie klej, czyli w jaki sposób to przykleić. Tutaj, tak jak mówiłem na wstępie, należy mieć to podłoże czyste, żeby nie było tłuszczu. Jeżeli jest to stary blat, to musi być odpowiednio zdrapany, tak aby klej, który będzie wykorzystany, wywiązało się, że tak powiem, to połączenie chemiczne między
drewnem, jeżeli jest to podkład z drewna, a z piekiem kwarcowym. Jest wielu producentów, ja nie wiem, mi do głowy przychodzą włoscy Keracol czy Mapei, którzy w swojej ofercie mają produkty, które są właśnie przeznaczone do tego typu pracy. Są to produkty gotowe. Dwie wersje, z dwoma wersjami się spotkałem. Wersja gotowa taka, że przychodzimy do domu, otwieramy puszkę i normalnie kleimy. I wersja druga, dwuskładnikowa, epoksydowa. Więc tutaj zalecałbym, nie mówię, że to ma być Mapei czy Keracol, może to być dowolna polska firma, bo są w Polsce też dobrzy producenci chemii budowlanej. Kwestia tego, że należy zadzwonić do biura technicznego, powiedzieć, co chcecie zrobić, aby oni wam doradzili, jaki produkt wykorzystać. Dowiedzcie się też dokładnie, jaki jest czas, po którym możecie używać ten blat, bo wiemy, że to nawet jeżeli jest to klej gotowy, no to nie jest to super glue czy kropelka, że przykleimy i możemy użytkować po 10 minutach, czy nawet szybciej. Tutaj z reguły, z tego co mi się przytrafiło do tej pory, zalecany był czas 24 godzin, czyli po 24 godzinach można było spokojnie użytkować blat czy coś innego. Na czym było to przyklejone? Są to z reguły produkty prądu. Gotowe, przepraszam, mówię pół po włosku, pół po polsku. Inną rzeczą, która jest bardzo ważna w takim przypadku, to klejenie. Tutaj, jeżeli chodzi o klejenie, musicie zwrócić uwagę, że płytę tą należy kleić dwustronnie. Czyli należy ułożyć klej na powierzchni, do której płyta będzie przyklejona, i na płycie. Bardzo ważną rzeczą jest to, i to zobaczycie też, przeczytacie w moim poradniku na oskariusza.com, www.oskariusza.com, na mojej stronie jest poradnik, gdzie macie informacje, jak należy klej rozprowadzać. I tutaj trzymałbym się dokładnie tej samej wersji, czyli klej na płycie i klej na spieku musi być w tą samą stronę. Jak najbardziej należy unikać, nie należy stosować różnego rodzaju mazaków, tym nie robić grzebienia byle jak tak, żeby był, ponieważ to nie jest zwykłe układanie zwykłej płytki ceramicznej, gdzie możemy sobie pozwolić na jakieś tam paćkanie. Tutaj musi być zachowane to, aby klej był rozprowadzony zawsze w tą samą stronę. Czy on będzie rozprowadzony wzdłuż czy wszerz płyty, tak samo musi być rozprowadzony na spieku. Czyli jak będziemy układać, to nie może on nachodzić na krzyż, bo wtedy nam się tutaj, jak widzicie, będzie powietrze zbierało. Grzebień musi zachodzić na siebie, czyli w tym momencie jak kleicie, zachodzi na siebie, przyciskacie. Od producenta chemii budowlanej uzyskacie też informację, czy po ułożeniu takiej płyty należy ją docisnąć, czy można ją zostawić w takiej wersji, jaka jest. Ja do tej pory, jak się spotkałem w mojej pracy, zawsze należało taką płytę docisnąć ciężarem. I tu wiadomo, na waszym blacie tego ciężaru będzie potrzeba, że tak powiem, bo złożyć go równomiernie na całej powierzchni, aby ten blat dobrze przyległ. Kolejnym problemem, jaki zasygnalizował pan Dawid, czyli takie pytanie, co zrobić z wykończeniem. Jeżeli chodzi o wykończenie, no bo jak wiemy, mam tutaj taką mniejszą wersję, mamy coś takiego, czyli mamy płytę gresową, tak zwany spiek kwarcowy, płytę gresową o grubości 5 mm, którą ułożymy na naszej strukturze, na naszym blacie. I to, co jest problematyczne, no to, że tutaj rzuca się troszeczkę inny kolor w oczy. I teraz, jak widzicie na filmie, można zastosować, mając odpowiedni sprzęt, przycięcie właśnie takie na 45 stopni i sklejenie w takiej formie, jak widzicie właśnie teraz tutaj na materiale, czy to będzie coś w rodzaju tak zwanego gradino, czyli taka stopnica, czy tak jak widzicie gotowy tutaj blat właśnie z takim wykończeniem, gdzie nie ma żadnych profili, nie ma żadnych dodatków, tylko jest on po prostu cięty na 45 stopni i łączony. W sposób praktycznie idealny, tak jak możecie zaobserwować. Innym rozwiązaniem w takim przypadku, jeżeli mamy taką opcję, no cóż, może być zastosowanie odpowiednich profili. Teraz tak jak tutaj widzicie, to jest tego typu profil,
stosujecie go, jest troszeczkę, powinien być troszeczkę wyższy. Stosujecie go właśnie w ten sposób, że tutaj przykładacie część z przodu, następnie tutaj z dołu przyjdzie kolejna płytka i otrzymujecie naprawdę bardzo fajne wykończenie. Z profilami jest o tyle fajnie, że jest ich naprawdę dużo, jest, są różne kształty, różne rozmiary, są też takie wersje chromowane, więc zawsze podpasujecie, czy też takie, jak mam taki model biały do płyty, widzicie 3 mm, więc wybór jest, kolorów też jest dosyć dużo i to, co się opłaca, to czy też ze stali nierdzewnej, więc z pewnością znajdziecie jakiś profil, jeżeli Was interesuje, nie macie sprzętu, nie chcecie ciąć płyty na 45 stopni, bo się boicie, że ją uszkodzicie, a tutaj, jeżeli nie ma dobrego sprzętu, ciąć taką wielką płytę długą, na przykład 3 metry na 45 stopni, po to, żeby stworzyć, postarać się stworzyć tego typu efekt, jak widzieliście przed chwilą, nie jest łatwe. To Wam gwarantuję, nie jest łatwe. Dlatego ja jestem za takim rozwiązaniem, jeżeli chodzi o profile, czyli można zastosować tego typu profile. Są różne kolory, różne wykończenia, starnia rdzewna, aluminium, aluminium szczotkowane, chromowane, kolorowe itd., itd. Dzięki temu macie możliwość podpasowania na przykład takiego profilu do klamy. Czyli takie opcje, albo tniecie płyty na 45 stopni, ale idealnie musi być przycięta, bo każdego rodzaju odprysk będzie widoczny, więc musi to być odpowiednio tutaj docięte, odpowiednio sklejone. Albo wybieracie wersję z profilem. I teraz jeszcze jedno takie pytanie, czy można zastosować się na przykład spieki o grubości 5 mm? Może inaczej, do niedawna stosowano tylko spieki o grubości 3 mm, więc zastosowanie 5 mm płyty jest jak najbardziej wskazane i bezproblematyczne. Do niedawna blaty powstawały tylko z tych płyt wielkoformatowych o grubości 3,5 mm. Więc zastosowanie piątki, dobre przyklejenie, odpowiednie przygotowanie podłoża, aby nie było elastyczne. Dobre przygotowanie jest jak najbardziej tutaj zalecane, wskazane i dzięki temu będziecie cieszyli się swoją kuchnią, swoim blatem, czy też stół, czy to będzie na stole, swoim stołem przez długie, długie lata, to Wam gwarantuję. No chyba, że przyjdzie ktoś wściekły z młotkiem stalowym i zacznie walić po tej strukturze, no to niestety może, nie może, na pewno uszkodzi tą płytę. A tak, jeżeli chodzi o normalne użytkowanie, to na pewno nie będziecie mieli problemu. Na YouTubie znajdziecie też film, w którym przeprowadzam właśnie taki ekstremalny troszeczkę test, jeżeli chodzi o tak zwany spiek kwarcowy, gdzie to palę, piekę, przycinam, tnę, uderzam śrubokrętem i jakie są tego wyniki, możecie zobaczyć na właśnie tym filmie. No dobrze, mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie pana Dawida, zaspokoiłem jego ciekawość, udzieliłem przydatnych wskazówek do tego, jak to zrobić, jak to przygotować. Jeżeli macie jakieś pytania, jak najbardziej zadawajcie, czy w komentarzach, czy piszcie do mnie poprzez stronę www.oskariusza.com. Udostępniajcie, polubcie, zalajkujcie, subskrybujcie kanał, bo tutaj mówię, staram się przynajmniej odpowiadać na Wasze pytania, opowiadać o tych produktach, które się za chwilę ukażą. Staram się we własnym zakresie realizować też materiały, które mogą być dla Was przydatne. Jak nie dla Was, to może dla Waszych znajomych, więc mi będzie niezmiernie miło, jeżeli będziecie mnie gdzieś to może dalej udostępniali, polecali. A póki co dziękuję Wam bardzo i cóż, życzę wszystkiego dobrego i do następnego.